Dziś w polskich szkołach, 70 polskich szkołach, które włączyły się do akcji Tęczowy Piątek. Co pani myśli o tej inicjatywie? Czy ja sądzę, że w ogóle budzenie tolerancji, empatii jest bardzo ważnym elementem wychowania polskich dzieci. W związku z tym, tak samo jak mówimy o Tęczowym Piątku, tak samo uważam, że powinien być piątek, w którym się mówi o ludziach innych religii, innych ras. Po prostu powinna być taka cała akcja edukacyjna, która ma na celu pokazanie, że jesteśmy różni, różni jako ludzie, różni jako Polacy i akceptowania nie tylko tej różności, ale tego, że każde dziecko ma się czuć dobrze w swojej placówce, w swojej szkole. Ja jestem zwolennikiem w ogóle tego, żeby w sam ramach wychowawczych godzin było więcej informacji o tym, jak możemy się różnić, ale że każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas zasługuje na szacunek, każdego z nas trzeba traktować z godnością. I myślę, że te tęczowe piątki mają dokładnie taki cel, żeby pokazać, że osoby, które są nieheteroseksualne, są również zasługują na szacunek, że powinny czuć się dobrze w swoim środowisku i że nie powinny bać się mówić o swojej na przykład orientacji. Jeżeli zrobimy następny dzień, w którym będziemy prezentować to, że nasi uczniowie pochodzą z różnych krajów, na przykład, bo mamy jakichś imigrantów, a jeszcze kolejnego dnia pokażemy, że nie mamy tylko wyznawców jednej religii, ale na przykład są osoby, które są wyznawcami innych religii. To czy też będzie Ordo Iuris protestować? Wydaje mi się, że pokazywanie, że jesteśmy różni, a jednocześnie wszyscy jesteśmy ludźmi, jest jedną z większych wartości szkoły. Tolerancja, empatia to są podstawowe wartości, które powinna również proponować polska szkoła. Dlatego podoba mi się ta inicjatywa. Natomiast oczywiście wszystkie tego typu działania muszą być oczywiście za zgodą rad pedagogicznych, wpisywać się w projekty wychowawcze. Uważam, że to jest jedna z dobrych propozycji.